Zapowiadała mi o to on. Ten tata, z którego dumna jest córka. W taką stronę również chciałabym, żebyśmy spojrzeli na Pawła Łatuszkę. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kiedyś minister kultury Białorusi, ambasador w Polsce, teraz Białoruska Rada Koordynacyjna. Piękny tweet. Gratuluję córki. Dziękuję serdecznie. To przede wszystkim. O właśnie, teraz Państwo widzą te serca, które jednoznacznie oceniają to, co się wydarzyło. Jak się w ogóle, skąd pan się dowiedział, że został pan skazany na 18 lat więzienia i za co dokładnie? Miałem spotkanie z ambasadorem Rumunii. Rozmawialiśmy o dalszych krokach wspólnych w ramach Unii Europejskiej, co robić z reżimem Łukaszenki. I po tym spotkaniu otrzymałem informację, że dostałem wyrok. No jeżeli można mówić, że to jest sąd, to oczywiście sądów nie ma na Białorusi. 18 lat więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze. I co teraz? Teraz trzeba walczyć i jestem twardym człowiekiem, to raczej mnie motywuje, nie raczej, na pewno mnie motywuje. Łukaszenka się nie uda zmienić mojej postawy, nie uda się skłonić ku temu, żeby ja zaprzestałem walczyć. I wczoraj również korespondowałem z panią Świetlaną Cichanowską. Będziemy walczyć dalej. Za godziną mamy posiedzenie rządu przejściowego, rządu na uchodźstwie w Białorusi. To trzeba zrobić 4 kroki w tej sytuacji i mówię tu nie o mnie, nie o liderach opozycji białoruskiej, które są za granicą. Mówię o więźniach politycznych, którzy się znajdują realnie w zakładach karnych. Wczoraj sądzono, byli sądy w stosunku 20 Białorusinów. 20 Białorusinów, które teraz znajdują się w aresztach. Trzeba wprowadzić dodatkowe sankcje, o co apeluje Polska i Litwa. Trzeba zamykać granicę, zamykać dla towarów. Oczywiście dla ludzi trzeba zostawić otwartym. Trzeba wykorzystać procedurę uniwersalnej jurysdykcji za przemoc, którą Łukaszenki policja wykorzystywała przeciwko Białorusinom podczas akcji protestacyjnych i teraz, dzisiaj, i Trybunał Międzynarodowy. 4 kroki, które są bardzo ważne, bardzo potrzebne i ich może zrobić świat, może zrobić Unia Europejska. Czuje pan, że ma kraj, pan, opozycja poparcie, jeżeli chodzi o te 4 kroki? Tak, ale problem polega na tym, że w Unii Europejskiej nie ma strategii. Mamy poparcie ze strony Polski, Litwy, może Czech, Łotwy. A ostatnio Zachód zapomniał o Białorusi, zapomniał, co się dzieje każdego dnia. W ubiegłym miesiącu było zatrzymanych na Białorusi około 280 osób, aresztowanych, zatrzymanych. To każdego dnia 10 osób. W związku z tym atakiem na samolot A-50 zatrzymanie idą w całym kraju. W całym, około Mińska zatrzymano dziesiątki ludzi. Każdego dnia. O tym prasa nie pisze. O tym nikt, maksymalnie wczoraj możemy tweeta dostać wsparcie, ale nie chodzi o tweety, chodzi o działania. O dyplomację i to nie tylko same słowa, ale też konkrety, tak jak rozmawialiśmy o tym przed chwilą. Dostał pan 18 lat ten pseudowyrok, pseudosądu, a liderka białoruskiej opozycji 15. Czym pan tak zalazł za skórę? Nie walczę z panią Świetlaną. Pani Świetlana Cichanowska jest wybraną prezydentką i to potwierdzam i będę starał się, na ile jestem w stanie pomóc jej, jak również mój zespół, Narodowy Zarząd Antykryzysowy, działający tu w Polsce. 18 lat dlaczego dla mnie? Po pierwsze, Łukaszenka chciał personalnie mnie wysłać sygnał, bo no niestety znałem jego, oczywiście miałem okazję spotykać się z tą osobą. Nie jestem prokuratorem, a sędzią, ale coś... I nie mogę sądzić, nie mogę ogłaszać wyroków, ale coś wewnątrz mnie podpowiada, że niedługo w tej pustej klatce, która wczoraj była sądzona, okaże się sam Łukaszenka. Ale ten włosaty człowiek razem ze swoimi wspólnikami. Ale wysyłając ten sygnał, on wysyła sygnał dla urzędników państwowych, pokazując, co z wami będzie, jeżeli będziecie walczyć na stronie narodu białoruskiego. Bo również w ubiegłym tygodniu wprowadzona już oficjalnie, formalna kara śmierci dla wszystkich urzędników państwowych, którzy będą zdradzali państwo, ale oczywiście nie państwo, a jego. To ze strachu, rozumiem, bo mówimy o rosyjskiej propagandzie, mówimy o poparciu dla Władimira Putina. Częściej rzeczywiście niż o tym, co się dzieje na podwórku w pańskiej ojczyźnie. To znaczy, jakie poparcie jest w tej chwili realne dla Łukaszenki? Tylko strachem i karą śmierci jest w stanie je zdobyć?
Tak, na pewno wykorzystuje aparat siłowy i ja nie chcę tu nie robić kłamstwa, czy malować jakiś taki piękny obraz, że tak, Białorusini są za zmianami. Na pewno socjologia jest trudną nauką teraz, trudną tematyką na Białorusi, ale wszystkie badania pokazują, że Łukaszenka nie ma poparcia w społeczeństwie, że 70%+ chce nowego lidera. Na pewno Łukaszenka nie jest prezydentem, nie jest uznawany przez społeczeństwo białoruskie. Problem polega na tym, że Białorusini teraz nie są w stanie wyjść na ulicy, bo mamy absolutnie totalitarne państwo pod pełną kontrolą służb specjalnych. Za każdy krok, za każdy ruch, za każde słowo człowiek trafia do więzienia i idzie na lata więzienia. Nawet za piosenką ukraińską w pubie człowiek idzie na lata więzienia. Nawet właściciel tego pubu, który może nie miał żadnego pojęcia, że będzie śpiewana tę piosenkę, idzie do więzienia. I takich przykładów jest każdego dnia. Ale kiedyś się to przełomi, bo na przykład ostatnio prokurator generalny proponował sądzić już ludzi nieżyjących. No, to jest, to historia kiedyś była w Rzymskiej, Imperium Rzymskiej. Także absurdalna sytuacja i ten absurd doprowadzi do zmian. Konia jeszcze do Senatu nic wprowadzał nie będzie, bo to nie ma do czego wprowadzać tak naprawdę w tej chwili. To proszę powiedzieć, nie boi się pan, zaczęłam od tego tweeta córki, o rodzinę? No, na pewno zawsze jest zagrożenie. Od razu, jeszcze kiedy prokurator poprosił o ten wyrok, dostałem list przez elektroniczny maila o tym, że gdzie będę siedział, w którym więzieniu, że będzie, które łóżkę będę miał i że będę zajmował się czym? Rąbaniem drewna. Także zagrożenie cały czas istnieje. Był zrealizowany taki film przez propagandę, gdzie pokazano, w jaki sposób będę porwany, wywieziony z terytorium Polski na Białoruś i tak dalej. No ale to nie daje żadnego skutku. Ja będę walczył. Moja córka mnie wspiera. Dla mnie to jest bardzo ważne i ona od pierwszego dnia jest ze mną i też walczy. Skąd pan bierze tę siłę? Nie siedzi obok mnie człowiek przestraszony. Nie wiem, to nawet moi koledzy w zespole pytają się skąd, ja nie wiem, bo jest ogromna motywacja, bo ja walczę o prawa, walczę o swobodę, o demokrację, o tym, żeby kraj mój był wolny. Tak nauczył mnie mój ojciec i z tym żyję i nie zmienię się. Do zwycięstwa. Obyśmy mogli je wspólnie ogłosić. Paweł Łatuszka, to jest państwem. Człowiek skazany na 18 lat więzienia, a jako żywo siedzący tutaj i proponujący. Co ma się teraz wydarzyć, żeby takie wyroki się skończyły? Raz na zawsze. Wszystkiego dobrego.